Dzień dobry ponownie. Rozpoczynamy drugą poniedziałkową konferencję prasową Państwowej Komisji Wyborczej. W składzie przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej pan sędzia Sylwester Marciniak, członkowie PKW pan Ryszard Balicki i pan Maciej Miłosz, a także sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej i szef Krajowego Biura Wyborczego pani minister Magdalena Pietrzak. Panie przewodniczący, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przepraszam, jeżeli jakiś mały błąd popełnię, dlatego że przed momentem otrzymałem te wyniki i pierwszy raz będę czytał w tej chwili. Przypominam, że poprzednie spotkanie odbyło się o 10, ale dane były z 9:50. W tej chwili mamy dane, wyniki z 13:25, czyli minęło prawie 4,5 godziny. Wówczas dysponowaliśmy danymi z blisko 29% obwodowych komisji wyborczej. W tej chwili mamy blisko 54%. Przedstawię Państwu częściowe wyniki głosowania z godziny 13:25. Dane z 16 923 komisji obwodowych na ogólną liczbę 31 497 obwodowych komisji wyborczych. To stanowi 53,73%, czyli już osiągnęliśmy połowę ogólnej liczby obwodowych komisji wyborczych. Jeżeli chodzi o liczbę osób uprawnionych do udziału w wyborach, to jest liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane, to wyniosła liczbę 13 772 265 osób. W obwodach, z których otrzymano dane, oddano 10 032 564 głosów ważnych kart do głosowania, co stanowi 72,85%. Liczby uprawnionych do głosowania w tych obwodach. Wynika z tego, że frekwencja jest coraz wyższa, już znacznie przekracza 70%. Jeżeli chodzi o częściowe wyniki głosowania na poszczególne komitety, to Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, liczba głosów 3 751 884 głosy, co stanowi 38,13%. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska 2 755 021 głosów, co stanowi 28%. Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni Polskie Stronnictwo Ludowe 1 416 820 głosów, co stanowi 14,4%. Komitet Wyborczy Nowa Lewica 808 343 głosy, co jednoznaczne jest z 8,22%. Komitet Wyborczy Konfederacja, Wolność i Niepodległość 720 792 głosy, co stanowi 7,33%. Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy 188 172 głosy, co daje 1,91%. I wreszcie ostatni Komitet Wyborczy, który osiągnął powyżej 1%, to jest Komitet Polska jest jedna, 162 223 głosy, to jest 1,65%. Jeżeli chodzi o częściowe wyniki referendum, stan właśnie tak w przypadku wyborów do Sejmu i Senatu na godzinę 13:25. Dane z 16 621 obwodowych komisji na ogólną liczbę 31 497, czyli 52,77%. W
tym przypadku liczba osób uprawnionych do udziału w referendum, to jest liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane, wyniosła 13 453 077 osób. W obwodach, z których otrzymano dane, oddano 5 730 380 głosów, co stanowi 42,6% liczby uprawnionych do udziału w referendum w tych obwodach. I podobna sytuacja jak na poprzedniej konferencji. Każde z pytań, z wyjątkiem pytania numer 2, uzyskało przeszło 96% odpowiedzi negatywnych, a pytanie numer drugie 94,89%. Więc proszę Państwa, mamy już przeszło połowę. Jeżeli chodzi o zagranicę, to w tej chwili już wprowadzono 212 danych z obwodowych komisji wyborczych za granicą na 416, czyli też podobny, no może trochę niższy, 51% komisji za granicą. Jeżeli chodzi o jeszcze zdarzenia, które ewentualnie nastąpiły, typu właśnie jakieś podejrzenie popełnienia przestępstwa i wykroczenia, to te dane, które przedstawiliśmy na poprzedniej konferencji, można powiedzieć, kończą ten etap rejestracji. W tej chwili ewentualnie trwają tylko czynności wyjaśniające, czy też czynności procesowe. To wszystko. Jeśli mają Państwo pytania, bardzo proszę. Dzień dobry, znowu Katarzyna Gozdawa-Litwińska, TVN24. Mam pytanie, dlatego że dochodzą do nas takie sygnały z różnych komisji wyborczych za granicą, między innymi z Anglii, Szkocji czy Irlandii Północnej, że wysłali nad ranem swoje protokoły już sprawdzone, a państwo cały czas ich nie zatwierdzają przez wiele godzin. I stąd pytanie, kiedy ci ludzie też, którzy są zmęczeni, mogą liczyć na to, że zostaną wypuszczeni do domu, bo rozumiem, że zanim państwo tego nie zatwierdzicie, oni wyjść nie mogą z lokalu. To jest, szanowni państwo, normalna procedura, która dotyczy nie tylko komisji za granicą. Dotyczy również obwodowych komisji w Polsce, przede wszystkim pewnie obwodowych komisji w Polsce, których jest ponad 30 tysięcy. Mamy w tej chwili też informacje, w szczególności w dużych miastach, gdzie kumulują się te komisje w urzędzie, które muszą z jednej strony przekazać swój protokół, z drugiej przekazać do archiwum te opakowania zbiorcze z dokumentacją pełną. No to jest niestety element stały każdej akcji wyborczej, bo no przychodzi moment, w którym te komisje wszystkie przyjeżdżają. Więc sukcesywnie urzędnicy obsługują ich, ale no wiadomo, że nie są w stanie wszystkiego zrobić w tym samym czasie i jakby ta cierpliwość jest niezbędna. Oczywiście wiadomo, że ci ludzie są bardzo zmęczeni. No ale tego się nie da w inny sposób przeprowadzić. Te protokoły są w tej chwili nie przez nas weryfikowane jako NASTU PKW. One, tak myślę, no bo nie wiem, jak jest w konkretnym przypadku, o którym pani mówi, ale na pewno to jest ten etap. One są przekazywane do konsulów, tak jak z danej gminy są przekazywane do pełnomocników okręgowych komisji, którzy są w urzędach gmin, urzędach miast i są weryfikowane, poddawane takiej pierwszej weryfikacji. W przypadku, kiedy w protokołach są ostrzeżenia, tak zwane z systemu, czyli coś tam się nie zgadza, jakieś liczby są takie, które się nie powinny pojawić, to komisja ma obowiązek udzielić informacji i w tym protokole zapisać szczegółowo, z jakiej przyczyny takie nieścisłości nastąpiły. I często się zdarza, że albo coś źle opiszą, albo w ogóle nie opiszą i nie ustosunkują się do tego i wtedy muszą jeszcze raz to poprawiać. To jest ten taki moment najtrudniejszy, kiedy wszystkie komisje na raz by chciały już zakończyć, a jednak trzeba po kolei to wszystko zweryfikować. No to jest ważne, tak, bo to wpływa potem na ważność całej akcji wyborczej. Więc no niestety muszą się członkowie komisji uzbroić w cierpliwość, bo zgodnie z przepisami muszą zaczekać, tak jak powiedziałam, do tego momentu, w którym ten protokół zostanie przyjęty. Bo jeśli by się okazało, że tam coś jest niewłaściwie wpisane, to taki protokół wraca do obwodowej komisji. Obwodowa komisja znowu w swoim składzie pełnym musi dokonać zmiany protokołu. Taki protokół potem jest również zamieszczany na lokalu obwodowej komisji wyborczej. Ten dotychczasowy jest przekreślany i jest napisany nieprawidłowy.
również zostaje na tym samym z drzwiach najczęściej tam, czy oknie na zewnątrz lokalu i obok jest ten właściwy umieszczany, tak żeby wyborcy też mogli sobie zweryfikować, co było, co jest, tak, bo wcześniej zrobili zdjęcie na przykład, tak, a teraz w systemie u nas się pojawia coś innego, bardzo często takie informacje się pojawiają. To jest właśnie to, wynika z tego, że jakiś tam błąd był i komisja musiała to poprawić. Często komisja zapomina w ferworze na przykład podpisać takiego protokołu. To są też częste zdarzenia, że jak już wszystko, że tak powiem, policzą, już się, że tak powiem, są zadowoleni, że się udało, to potem zapominają podpisać tego. Dlatego ta procedura no niestety trwa dłużej i to jest ten moment i on dotyczy i komisji za granicą i komisji w Polsce. A proszę mi powiedzieć, jakby jeżeli komisja już odda protokół, tak, czyli skończyła swoją pracę i później na tych kolejnych etapach coś się opóźni i nie zdążą w te 24 godziny, to czy te głosy są nieważne, mimo że komisja skończyła pracę, czy są ważne? Są ważne, bo to jest ten, tu liczymy tylko etap, w którym obwodowa komisja przekaże protokół. I już dalej jakby nie ma to znaczenia, dla tych 24 godzin nie ma to wpływu. A my zobaczymy te wyniki zaraz po tym, jak ten protokół zostanie zatwierdzony, czy to jeszcze przechodzi dalej u Państwa? Jak jest zatwierdzony, to się pojawia u nas na naszej stronie. Dziękuję. Dzień dobry, Zakrzewska na Radio RMF FM. Nawiązując trochę do poprzedniego pytania, pojawiają się też problemy z przesyłaniem protokołów do systemu. Takie informacje spływają z Belgii, z Niemczech, także w Wiedniu. Takie problemy się pojawiły. Czy Państwo mają sygnały w tej sprawie? Ja bym chciała przede wszystkim powiedzieć, że to jest dokładnie ten sam system, który mamy tutaj. Ten sam, z którego korzystają wodowe komisje wyborcze w kraju. Bo już takie się pojawiły informacje, że to gdzieś MSZ dostarcza. MSZ dostarczył, ale nasz system, także to jest identyczny ten, z których korzystają wodowe komisje w kraju, więc tam nie może być jakiegoś problemu, że tak powiem, systemowego. No problem jest, tak jak powiedziałam, problem się pojawia wtedy, kiedy coś jest nieprawidłowo zrobione po prostu, tak? Bo ten system jest tak skonstruowany, żeby jak wprowadzają potem te dane z tego protokołu do tego systemu, żeby on pokazywał, że coś jednak żeście źle policzyli. Tak, no żeby wspomóc, że tak powiem, pracę komisji i ona wtedy musi się zastanowić, tak, no są tak zwane błędy twarde, które powodują, że się nie przejdzie w ogóle tam gdzieś następnego etapu i trzeba to wyjaśnić. Na przykład, nie wiem, nieprawidłową liczbę osób uprawnionych komisja wpisuje, a są tak zwane ostrzeżenia, które jakby pozwalają ten protokół przesłać dalej, ale tak jak powiedziałam, do każdego z tych ostrzeżeń trzeba się ustosunkować i napisać, skąd się taki błąd pojawił. A czy Państwo mają informację, jak duża to jest skala? To jest tak, że z zagranicy bardzo dużo takich komisji zgłasza Wam te problemy, czy to są pojedyncze przypadki? Wie Pani co, to nie jest na pewno jakaś żadna ogromna skala, dlatego że tak jak Pan Przewodniczący powiedział, no skoro już ponad 200 wpłynęło, a to cały czas sukcesywnie wpływa, to nie jest jakiś błąd systemowy, tak jak mówię, tylko po prostu zwykła bieżąca praca komisji. No mamy zakończone głosowanie na półkuli zachodniej, to jest jakiś taki wyznacznik, tak? Bo tam się już zakończyło, już 24 godziny minęły, wszystkie protokoły wpłynęły i nie było problemu, więc mówię, to jest ten sam system, ta sama praca, tylko już w tej chwili po prostu tutaj u nas. Także mówię, to się nie różni niczym od pracy obwodowej komisji wyborczej w kraju. Tytułem tylko uzupełnienia, te proporcje, czy zagranica, czy kraj, to są mniej więcej identyczne, bo 51-53%, czyli połowa obwodowych komisji już ma zarówno za granicą, jak i w kraju zatwierdzone protokoły. Michał Gołębiowski, TVN24. Ja jeszcze mam takie pytanie, bo tak z perspektywy, ja wiem, że jeszcze nie takiej długiej, ale kilkunastogodzinnej, to czy skoro były, też pokazywaliśmy to na antenie, te kolejki do rozmaitych lokali wyborczych, to czy te komisje były wystarczająco przygotowane do spełnienia swojej roli, czy byłaby ich wystarczająca liczba? Jak to w tym momencie oceniacie, jak były przygotowane? Z naszych informacji, które mamy w tej chwili, ale tak jak powiedziałam, będziemy to wszystko analizować potem i wyciągać wnioski, ewentualnie przekazywać je też i organizatorom tych wyborów, bo jak powtarzam, zgodnie z artykułem 156 za obsługę i organizację obwodowych komisji odpowiada wójt, burmistrz, prezydent miasta. W związku z tym no, ta organizacja no, przy każdej takim dużym działaniu można wyciągnąć jakieś wnioski na przyszłość i z
pewnością nasze doświadczenia z ubiegłej nocy również takie wnioski spowodują. Na pewno trzeba pamiętać o tym, że wyborcy nie dopisują się do rejestru wyborców i stanowią, że tak powiem, niewiadomą na dzień wyborów dla samorządów, ale też i trzeba przewidywać, że jeżeli jakieś, nie wiem, właśnie nowe bloki, nowe osiedla powstają, to z założenia tam będzie większa liczba wyborców. No i trzeba mieć to na względzie. Ale generalną zasadą powinno być, że te lokale powinny być większe, tak? Bo nawet jeśli mieliśmy podobną liczbę wyborców, co by wynikało z meldunku przedwyborczego tak zwanego, to się też często zdarzało, że te lokale były niewielkie. I tutaj no, to są zawsze te nasze apele do samorządów, żeby jednak miały na względzie komfort wyborców, tak, w trakcie głosowania. Bo owszem, rekordowa była frekwencja i to też miało wpływ na to, że dotąd aż tak wysokiej nie było. Ale niezależnie od tego, no, wyborcy powinni mieć możliwość oddania tego głosu w godnych warunkach. Ale to tak. Państwo macie jakiś nadzór, jakoś w jakiś sposób korespondujecie z tymi jednostkami samorządu, jakoś to ustalacie? Korespondujemy, owszem, tak jak powiedziałam, wyciągamy wnioski, przekazujemy je do samorządów, natomiast no, zgodnie z kodeksem wyborczym to jest tym obowiązkiem obarczone zostały samorządy, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, ale mówię, to są rzeczy, które można dopracować, bo jak Państwo pamiętacie, w 2018 roku pierwszy raz mieliśmy w Warszawie takie bardzo duże kolejki. Wtedy pierwszy raz się pojawiła ta sytuacja, kiedy wyborcy stali na zewnątrz, pomimo że było po 21, uznaliśmy, że przybyli do lokalu, tylko nie mogli oddać głosu, a należy im to umożliwić. I wówczas Warszawa zareagowała. Już przy kolejnych wyborach wystarczyło po prostu siedziby tych komisji zmienić i już ci wyborcy mogli w lepszych warunkach taki głos oddawać. Więc mówię, to wszystko można zrobić, tylko po prostu trzeba analizę przeprowadzić i przygotować się. Mam jeszcze pytanie, które wydaje mi się też... Jeszcze jedno. Aha. Uzupełnienia. Państwowa Komisja Wyborcza od szeregu lat już zwraca uwagę jednostkom samorządu terytorialnego, że no nie jest właściwe umiejscowienie kilku obwodowych komisji wyborczych w jednym budynku. No to prowadzi do takiego rozgardiaszu. Wyborcy do końca się nie orientują, do której komisji się udać. Jedna kolejka, a później się okazuje, że w środku bez kolejki można było się dostać do no ale to niestety od chyba 2015 roku to dotyczy wielkich miast. Piszemy, ale póki co nie zauważyłem zmiany. Proszę Państwa, po każdej akcji wyborczej Państwa Komisja Wyborcza przygotowuje sprawozdanie, w których informujemy o tych wszystkich zauważonych również rzeczach, a to jest jeden z elementów, który pewnie się znajdzie w tym sprawozdaniu. Musimy mieć świadomość, że duże komisje wyborcze, niezależnie od tego, czy one będą w kraju, czy za granicą, zawsze mogą sprawiać kłopot. Więc tutaj jest konieczność przemyślenia całej siatki obwodów, ale to są działania, które muszą być po stronie legislatora. Mhm. A po czyjej stronie jest decyzja dotycząca chociażby ciszy wyborczej? Czy był taki pomysł, żeby ją przedłużyć, skoro, jak wiadomo, były osoby, które głosowały nawet 3 godziny po tej godzinie 21, oznaczającej koniec tej ciszy? Zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego przedłużyć ciszę wyborczą można wówczas, kiedy się jakieś nieprzewidziane zdarzenia, na przykład katastrofa budowlana, tak? Jakby no, to nie jest przyczyna do tego, żeby w całym kraju wprowadzić ciszę wyborczą, dlatego że w jakimś jednym miejscu w kraju ktoś nie do końca zorganizował wybory, tak jak powinno to no być. No i było tak? Więcej trochę. No było więcej, chociaż nie w skali kraju to nie jest jakaś taka, gdybyśmy przełożyli to na te prawie 32 tysiące obwodów, to nie było to aż tak dużo. Ale no jakby ta reszta nie powinna mieć ponosić konsekwencji, tak, za takie tego typu działania po prostu, a kodeks reguluje to jednoznacznie. Właśnie przepis artykułu 47, paragraf 1 kodeksu wyborczego jednoznacznie to reguluje, że głosowania nie wolno przerywać, gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było przejściowo uniemożliwione. Obwodowa Komisja Wyborcza może zarządzić jego przerwanie, przedłużenie albo odroczenie do dnia następnego. Ale tą uchwałę podejmuje Obwodowa Komisja Wyborcza po uzyskaniu zgody właściwej Komisji Wyborczej
wyższego stopnia, czyli Okręgowej Komisji Wyborczej, a ewentualnie Państwowa Komisja tylko zawiadamia. Natomiast te okoliczności, że po prostu osoby czekały, to nie jest ta nadzwyczajna, że była przerwa ewentualnie, więc to nie jest przesłanka do przedłużenia ciszy wyborczej. Dziękuję. Dzień dobry ponownie, Agnieszka Kuzyk, Polsat News. Ja chciałam jeszcze zapytać, no, ze względu na to, że te liczby szybko się bardzo zmieniają u Państwa na stronie, to czy istnieje w związku z tym jakaś szansa na to, że wcześniej poznamy te oficjalne wyniki wyborów? Znaczy nic się nie zmieniło z tą procedurą, o której mówiłam na poprzedniej konferencji. Tak, ta procedura będzie bardzo długo jeszcze trwała. To nie jest tak, że jak mamy protokoły z obwodowych komisji, bo to jest to najniższe, że tak powiem, ogniwo. To wszystko nie dość, że musi być w tej chwili weryfikowane, to potem jeszcze muszą okręgowe komisje całą swoją pracę wykonać, a potem jeszcze Państwa Komisja Wyborcza, także to jeszcze potrwa. To nie jest, to się nie przekłada, ta liczba protokołów z obwodowych komisji na ogólne wyniki. A poza tym musimy mieć świadomość, że nawet jeżeli zabraknie protokołu i zweryfikowanego już pozytywnie, chociażby z jednej obwodowej komisji wyborczej, no to nie będziemy mogli ogłosić wyników wyborów. Także musimy czekać na 31 497 protokołów. Proszę Państwa, ta procedura jest kilkuetapowa, znaczy wyniki z wszystkich komisji obwodowych to jedno, później określenie wyników w skali kraju, określenie komitetów, które uczestniczą w podziale mandatów, podziałem mandatów, to jest jednak żmudne i czasochłonne. Dziękuję. To jeszcze pozwolę sobie dopytać, Damian Stanisławski, TVP Info, czy godzina jest znana, czy mogą Państwo już wskazać jakąś godzinę, na przykład jutro, kiedy moglibyśmy poznać te ostateczne wyniki? Znaczy kolejna konferencja, tutaj dyskutowaliśmy, czy ewentualnie jeszcze spotykać, ale jednak uznaliśmy, że o godzinie 18 sądzę, że jeżeli w takim tempie będziemy tutaj te wyniki otrzymywać i weryfikować pozytywnie, to no może będzie 80%. Ale jesteśmy cały czas do Państwa dyspozycji. A jeśli chodzi o jutro, Panie Przewodniczący? To tak jak tutaj pan profesor wspominał, ta weryfikacja, czyli ustalenie w skali całego kraju 5-8%, później okręgowe komisje muszą już konkretne osoby. No, cały czas mam nadzieję, że tak jak wspominaliśmy jeszcze przed wyborami, że jutro około południa, ale... A może Państwa obudzimy na przykład o godzinie 4 czy o 6, ale to nie jest od nas zależne. Także tu chodzi o to, żeby te wyniki były rzetelne, sprawdzone, żeby później w procesie protestów wyborczych czy uchwały o ważności wyborów nie można było skutecznie zakwestionować. Także proszę Państwa, zrozumcie, działamy i tak pod tutaj dużym naporem czasu, frekwencja olbrzymia, także spotykamy się o 18. 30. Szanowni Państwo, skoro to już są wszystkie pytania, bardzo dziękuję. Zachęcam do zajrzenia na stronę wybory.gov.pl oraz referendum.gov.pl. Tam wszystkie najważniejsze informacje, łącznie z częściowymi wynikami. Do zobaczenia o 18.30. Dziękujemy.